Siemoko, moi drodzy, widzicie w kolejnym materiale na moim kanale, kolejny dzień eventu Team of the Year, jednego z większych w roku. No i dzieje się naprawdę wiele, wiele tematów do omówienia, które powinny Wam się przydać, więc po prostu zapraszam do oglądania od początku do samego końca. Serwer na Discordzie Coins Kingdom oferuje porady dotyczące handlu oraz inwestycji, które są analizowane przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Poprzez regularność oraz wspaniałą atmosferę na serwerze będziecie w stanie notować regularne zyski FIFA FIFA. 23. Serwer posiada również własną stronę internetową coinskingdom.pl. Polecam regularnie śledzić serwer oraz mój kanał, ponieważ będą organizowane konkursy dla widzów, w których będzie można otrzymać dostęp do serwera VIP zupełnie za darmo. Moi drodzy, rozpocznę może od sprawy nie do końca pozytywnie e, zrobionej w moim przypadku, mianowicie wyszło SBC, w którym możemy trafić sobie ikonę. I jest to ikona Prime w wersji pośredniej lub World Cup 88, plus. no i ja oczywiście to SBC musiałem zrobić, e, żeby sprawdzić czy tym razem być może będę miał szczęście, tylko przypomnę, że w ostatnim tego typu SBC wpadł mi Ashley Cole 85, więc było totalnie słabo. E, no i jak się okazuje ponownie nie było zbyt dobrze, no bo w Padł mi Alessandro Nesta, który jednak nie uchodzi za kartę, która jest jakaś mega mega dobrze grywalna, więc no nie mogę, nie mam prawa być tak naprawdę zadowolonym z tego trafu. Natomiast 92 oceny ogólnej, kurczę, jak sobie to tempo podwyższymy, szczerze mówiąc, no nie wierzę jakoś mocno w to, że ta karta będzie jakaś dobra, jeżeli większość ludzi mówi, że jest słaba, natomiast chętnie sprawdzę po prostu, jak z takim zbustowanym tempem Alessandro Nesta po prostu na wirtualnych murawach będzie się prezentował. Natomiast czy to się opłaca? Generalnie tak patrząc z punktu widzenia tego w jakim etapie gry jesteśmy i na wymagania yy, Moim zdaniem opłaca się zrobić to SBC, mimo wszystko zazwyczaj SBC o ikone są nieopłacalne, natomiast to akurat wydaje się być yy, całkiem w porządku. Oprócz tego dostaliśmy 80 plus rozbudowę, yy, za które wymagania. Za którą wymagania są naprawdę niezbyt wygórowane, ponieważ wystarczy oddać minimum 8 srebrnych zawodników. Oczywiście mogą to również być złoci zawodnicy, nie jest to jakieś wielkie wymaganie. No i szczerze mówiąc, zrobiłem sobie kilka tego typu wyzwań i poleciało naprawdę nieźle. Kilka przydatnego foderu wpadło do mojego klubu, a więc moi drodzy, naprawdę po sprawdzeniu tego SBC jestem w stanie stwierdzić, że po prostu się opłaca. Tego typu ulepszenia, ulepszenie napastników 83 razy 3, nie Wydaje mi się to być opłacalne, szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby z tego jakaś duża szansa była na kartę Team of the Year, z którym, w którą oczywiście sobie celujemy, więc no ciężko stwierdzić, że to jest po prostu, po prostu coś opłacalnego, natomiast chyba mimo wszystko jest to lepsze niż to SBC moi drodzy, bo tutaj musimy wymienić 83 skład właśnie na dwie karty 83+, no a tutaj mamy trzy karty 83+, a w tam mieliśmy oczywiście dwie. Przy tym musimy wymienić jednego zawodnika: 85. Mimo wszystko uważam, że to SBC jest lepsze od tego 2 razy 83 ponieważ po prostu dostajemy sobie trzy karty, a w tym przypadku dwie. Może teraz troszkę o zawodnikach. Dostaliśmy Ramosa, wygląda totalnie kosmicznie. Bardzo często ten zawodnik w FIFA dostaje karty w SBC, które wyglądają naprawdę bardzo dobrze. No i szczerze mówiąc, jeżeli ktoś ma ligę francuską, to jak najbardziej mógłby się zdecydować na tego zawodnika, jeżeli oczywiście odpowiada mu taki styl gry, jaki Ramos oczywiście ma, no bo wiemy, że to nie jest zawodnik, który jest jakoś bardzo, bardzo szybki, szczególnie w takim momencie swojej kariery, gdy już jednak swoje lata ma natomiast w defensywie powinna to być wciąż najwyższa półka. No i drugi zawodnik, z którym EA mam wrażenie troszkę niestety przesadziło, walijczyk Gareth Bale oczywiście grający sobie już w MLS, kończący poniekąd swoją karierę z tak kosmicznymi statystykami 93 oceny ogólnej, no i pozostałe statystyki, które naprawdę, naprawdę sprawiają, że ten zawodnik jest totalnie genialny. Oczywiście na serwerze mieliśmy bardzo szybką reakcję na to, po prostu kilku zawodników zostało podsuniętych, którzy Potencjalnie mogliby się łączyć z Bailem, gdyby ktoś chciał go w składzie umieścić, a naprawdę statystyki za tym przemawiają. No i jeszcze oczywiście wymagania tego SBC przemawiają za Bailem, ponieważ są naprawdę śmieszne, jak za kartę 93. No a jeszcze za taką kartę 93, którą możemy sobie do składu włożyć e, i grać naprawdę aż do Team of the Season, e, albo i później, e, gdy oczywiście go fajnie połączymy, e, no to naprawdę SBC totalnie opłacalne. No i były to takie karty jak na przykład Donovan i Campos. Zobaczmy sobie ile te karty wzrosły Na pierwszy ogień weźmy sobie Donowana Czyli oczywiście ofensywnego zawodnika z MLS Jest to oczywiście karta Hero Którą na serwerze polecano brać do 22 tysięcy na konsoli I to właśnie na tej platformie się skupimy Sami zobaczcie, że schodził sobie 10 tysięcy drożej Już aktualnie schodził sobie właśnie za 32 tysiące monet A był polecany za 22 tysiące No było to bardzo oczywiste, że po prostu ten zawodnik sobie skoczy Ponieważ e, oczywiście genialnie łączy się z Bale'em, przy czym jest oczywiście e, równie grywalny, więc możemy nim również grać. Jednak nie oszukujmy się, znajdziemy lepsze karty od e, Donowana w ofensywie, e, żeby po prostu nie musieć używać kogoś z MLS. Możemy zgrać go fajnie z Bramkarzem, który również zgrywa się z Garethem Bale'em. Jest nim Campos, oczywiście jest to karta Hero, e, która była polecana, m, żeby kupować go do 25 tysięcy na konsolach. No i sami zobaczcie, naprawdę wiele. Osoby, jak widać wybrało ten wariant, ponieważ on wzrósł sobie niemal dwukrotnie na rynku transferowym za 45 tysięcy sobie schodził, więc jeżeli ktoś na serwerze jest czujny, jest na VIP-ie, to naprawdę mógł sobie złapać fajną okazję. Ja szczerze mówiąc poszedłem w donowana, no i jak się okazało był to błąd, ponieważ kupiłem sobie tam 4-5 sztuk tego zawodnika Ponieważ no, było to bardzo prawdopodobne, że właśnie ten wzrost nastąpi poprzez to, że ta karta Baila wygląda znakomicie, totalnie dobrze Wyglądający waliczek z SBC, natomiast, no, jak widać, mogłem wybrać lepiej w postaci camposa. Teraz, może powiem o tych informach, które prawdopodobnie są w samym tytule filmu. Mianowicie, moi drodzy, co z tymi informami? O co tutaj chodzi? Jest taka pewna sytuacja, że moi drodzy. Informy nie wzrosły jeszcze tak naprawdę ani razu tak solidnie w tym roku. Także co możemy sobie zrobić? Mogę podać Wam kilka przykładów informów, w które można sobie zainwestować. Są to informy 85, 86 oraz 87. No ale nim to zrobię, pewnie zapytacie, kiedy takie informy należy sobie sprzedawać. No oczywiście wtedy, gdy EA podbije ten segment kart, czyli pewnie za tydzień, dwa tygodnie jest to taka bardziej długotrwała inwestycja. Jeszcze dwa przykłady z zakresu 85 to David oraz Ramsdale. To są zawodnicy, których kupowałbym do 13 tysięcy monet na konsolach. No i o to samo bym prosił, jeśli chodzi o PC, ponieważ akurat w tym przypadku ceny nawet mogą być nieco niższe w przypadku PC. Przechodząc sobie płynnym krokiem dalej, przechodzimy sobie oczywiście do 86, no i tutaj znajdujemy takie nazwiska jak Hoselu oraz Diatta, no i tych dwóch zawodników kupowałbym sobie do 16 tysięcy również na obu platformach. 87 zawodnicy tacy jak Traore oraz Osimen, zawodnicy których kupowałbym sobie również na obu platformach do 20 tysięcy. Rzadko zdarza się, że na PC i na konsolach są te same ceny, jednakże w tym przypadku mamy niezbity dowód na to, że właśnie te karty nie miały tak naprawdę kiedy wzrosnąć. Zatem są po prostu w tej samej cenie bardzo podobnej, bardzo podobnie niskiej na obu platformach. Byliśmy w niskich cenach, jednak teraz przejdźmy do czegoś, co jest absolutnie bardzo, bardzo drogie. Mianowicie, moi drodzy, fodery. To jest coś, co wzrosło w ostatnim czasie naprawdę bardzo mocno. Co za tym idzie, musimy wyznaczyć nowe, przyzwoite ceny za te fodery. Ponieważ 84 tysiąca. Nie dziwi mnie to, ponieważ EA po prostu totalnie spami w ostatnim w dniach, jakimiś tam e, przydatnymi SBC, czy to zawodników takich jak Bale, e, takich jak Sergio Moss, e, gdzie na przykład mamy akurat potrzebne te e, fodery z wyższych e, segmentów, jednak w przypadku Bale'a mamy te wymagania niezbyt wymagające. E, tak samo na przykład te ulepszenia 83, plus razy 3, e, jeśli chodzi o napastników, jak i każdą inną pozycję, rozbudowy 83, plus, e, no e, to oczywiście wszystko sprawia, że te e, fodery sobie rosną. E, zatem do ilu kupowałbym tak naprawdę? Fodery. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że aktualnie będzie bardzo ciężko, natomiast w przyszłości, wyprzedzając troszkę fakty, możemy spodziewać się spadków, ponieważ te fodery teraz stoją naprawdę wysoko. No a w przyszłości, tak czy tak, będzie pewnie jeszcze raz ten wzrost, minimum raz w ciągu tego eventu, z powrotem na te magiczne, wielkie kwoty. Zatem możemy troszkę zawyżyć także my, naszą cenę kupna. Począwszy od 83 do 850 monet, był wczoraj taki moment, gdzie dało się to zrobić. No a teraz, jak już sami widzicie na ekranach, pewnie e, są to zawodnicy, którzy kosztują sobie 1600 monet, więc naprawdę dużo zdrożały te karty. No i trzeba po prostu ponownie poczekać na ich spadki. No, jest to tak naprawdę, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to niemożliwe w tym momencie, żeby kupić te karty za 850 monet. Natomiast po prostu podaję te ceny na przyszłość. Jeśli chodzi o karty 84, no to. Do, do 3000, myślę, że powinien być to taki Max I tak jest to zawyżona cena. Zazwyczaj robiliśmy do to, to do 2000. Natomiast, no, patrząc na tak dużą cenę, tak bardzo podbitą cenę, aktualnie, no to skłoniłbym się nawet w kierunku tych 3000 monet. 8,5, czyli coś totalnie najbardziej chyba podbitego z wszystkich, najbardziej pożądanego aktualnie w SBC. 14000 kosztują te, ci zawodnicy. No, a kupowałbym ich maksymalnie do 8000, ponieważ, no, tak tak jest to zawyżone, no niemal dwukrotnie wzrosły, nawet ponad dwukrotnie wzrosły sobie te karty 85, co jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza, że 86 już kosztują niewiele więcej tak naprawdę, bo kosztują 16-17 tysięcy, już można sobie dorwać 86, no i tutaj mamy większe szanse, żeby w najbliższych dniach dorwać sobie je do 13 tysięcy. Jeżeli chodzi o 87, to kupowałbym je do 17 tysięcy, aktualnie chodzą po 21-22 tysiące, więc również ten spadek około 5000 e, powinien być e, widoczny, e, żebyśmy po prostu mogli sobie jakkolwiek ponownie wejść w inwestycje w foder. E, no i 22-23000 w przypadku 80-80. E, także, moi drodzy, podsumowując, 80 piątki na pewno są najdroższe, na pewno są w tym momencie najbardziej podbite. Natomiast, tak naprawdę, każdy segment foderowy jest bardzo podbity w tym momencie. No i. Nie ma co inwestować. Jeżeli ktoś ma karty w klubie, oczywiście jest to genialny moment, żeby te karty sobie sprzedać. Tak naprawdę lepszego nie mogliśmy sobie wymarzyć. Natomiast ponowna inwestycja wydaje się być bardzo trudna w tym momencie. No i będziemy sobie na pewno czekać na ten moment lepszy. Oczywiście takim największym pretekstem do tego, żeby te karty spadły, jest to, że po prostu jej powinno zacząć wypuszczać mniej. SBC, w których karty, użycie kart foderowych jest po prostu nieuniknione. No bo bez nich oczywiście SBC nie zrobimy, Na w ostatnich dniach widzieliśmy, że naprawdę sporo tych SBC, które wymagają foderów, naprawdę wyszło. Więc moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za cały materiał. W kolejnym filmie postaram się pokazać to, jak karty srebrne również sobie skoczyły, no i jak ten fakt wykorzystać. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć.